Cześć moi drodzy, witam was. Słuchajcie, wracamy z Football Managerem 2016 i wracamy specjalnie dla was z reprezentacją Polski. Reprezentacją, która osiągnęła już naprawdę dużo, ale zawsze może osiągnąć więcej. W 2016 roku bardzo wielki sukces na Mistrzostwach Europy. W 2018 roku przeogromny sukces na Mistrzostwach Świata. Jaki? Zobaczycie zaraz, jeszcze o tym będę wspominał. Teraz zajmijmy się grą. Przechodzimy do, moi drodzy, Ligi Narodów, czyli nowej edycji, można powiedzieć, eliminacji Mistrzostw Europy i tego, jak to będzie wyglądało. No dobra, pora na to, abyśmy przeszli do konkretów i rozpoczęli kopanie piłki w Football Managerze. Zapraszam serdecznie. I już przejdźmy do konkretów. Mistrzostwa Świata Grupa E. Jak dobrze widzicie, kalendarz rozgrywek były dla nas bardzo, ale to bardzo udane. 2-0 z Kostaryką, 0-0 z Chorwacją i 4-2 z Algierią dało nam wyjście z grupy z pierwszego miejsca. Potem pokonaliśmy Serbów 1-0, Koreę Południową w ćwierćfinale 3-1, ale niestety półfinał znowu był przegrany. Znowu na drodze stanęła nam Francja i został nam mecz o trzecie miejsce. Bałem się go okropnie, dlatego że graliśmy z konkretną reprezentacją, czyli z Włochami, ale cudowny mecz, 2-0 i Polska wraca z brązowym medalem, z trzecim miejscem Mistrzostw Świata, prawda, w Rosji 2018 rok. Spójrzcie na ten mecz, jest w tym momencie u góry, możecie go sobie odtworzyć, obejrzeć. Zapraszam do obejrzenia, może nawet całej poprzedniej serii. Jeżeli oczekujecie czegoś więcej, piszcie w komentarzach, a ja zapraszam dalej, moi drodzy, bo teraz mamy Ligę Narodów, Grupę B i o co w niej chodzi, już będę tłumaczył. Europejska Liga Narodów i grupa trzecia, tam są Polacy, Austria, Dania i Polska i z tymi drużynami gramy dwa razy, raz u siebie, raz na wyjeździe i co najważniejsze, warto by było wyjść z tego dużo punktów, dlatego że potem będziemy grali być może w grupie A, jeżeli awansujemy, albo zostaniemy w grupie B, albo no właśnie spadniemy do grupy C, bo jest to podzielone jeszcze na tak zwane drużyny mistrzowskie i prawda drużyny średnie i drużyny niższe, a potem no Mistrzostwa Europy z tego co kojarzę, jeżeli te zasady w ten sposób zostaną utrzymane. No dobra, moi drodzy, nie będę was bardziej zanudzał, przejdźmy do składu reprezentacji, który wybrałem na pierwsze dwa spotkania. Nie zgadniecie, z kim gramy. Oczywiście z Austrią i Danią, a raczej w kolejności takiej z Danią i Austrią. I już jesteśmy, moi drodzy, przy składzie reprezentacji i co najważniejsze, zniknąłem z kamerą, żeby wam dobrze go przedstawić, a przy okazji co nieco wam go opisać. Trzech bramkarzy oczywiście wymagane, Drągowski, Szczęsny i Fabiański. Co najważniejsze, najprawdopodobniej Łukasz Fabiański, ze względu tego, że jest już troszkę doświadczonym bramkarzem, będzie ustępował miejsca tutaj Bartkowi Drągowskiemu, który, no kto wie, może niedługo w bramce Bayernu Monachium będzie grał pierwsze skrzypce, bo przecież Neuer też nie jest długowieczny, ale chyba a w tym momencie pierwsze skrzypce w reprezentacji Polski będzie grał na bramce Wojciech Szczęsny, klub Napoli. Tak u mnie się potoczyły losy Wojtka Szczęsnego. Uwaga, dalej, obrona. Glik, Piszczek, Kędziora, Rafał Janicki, Grzegorz Krychowiak jako bardziej defensywny pomocnik, Krystian Bielik, Ernest Dzięcioł, Mateusz Hołownia i Paweł Olkowski, a jeszcze, przepraszam, jest jeszcze Daniel Dźwiniel. Co najważniejsze, powiem wam najpierw o środku obrony. W środku obrony mamy oczywiście lidera, czyli El Toro, moi drodzy, Kamil Glik, 30 lat, klub dalej Torino i co najważniejsze, no mega, ale to mega statystyki, super, po prostu można by było powiedzieć, że lider reprezentacji Polski i wicekapitan obrony, zarazem i wicekapitan całej drużyny. Prawa strona to Łukasz Piszczek, 33 lata, ale doświadczenie wybudowane i prawda, to co potrafi Łukasz zagrać jest dla mnie bezcenne, bo nie dość, że potrafi zagrać też lewego obrońcę. Często z tego korzystałem, ale także prawego ofensywnego pomocnika, gdzie właśnie dowodem są dwie bramki strzelone u Łukasza. I tutaj można powiedzieć, że z doświadczonych obrońców jest jeszcze tylko i wyłącznie Paweł Olkowski, typowy prawy pomocnik, który co najważniejsze bardzo, ale to bardzo dobrze się spisuje. Zauważcie też, że ma 28 lat, a 40 meczy rozegranych, więc jeżeli za kilka lat, za dwa, za trzy Łukasz Piszczek uda się na emeryturę, wiem, że prawą stronę mam bardzo dobrze obsadzoną.
z lewą stroną natomiast jest troszkę gorzej, dlatego że tutaj mamy młodziutkiego Mateusza Hołownię. Bardzo dobrze się spisuje, jak na te statystyki i w ogóle na to, co potrafi zagrać, jest rewelacyjnie. Ale to jest jeszcze młody zawodnik, presja na nim na pewno jest duża, no i nie chcę na nim takiej presji wywierać, dlatego jest dwóch takich, powiedzmy, rezerwowych. Jest Mateusz już był, jest Daniel Dźwiniel. Co najważniejsze, 26 lat, grający w St. Gallen, bardzo dobry zawodnik, ale no też troszkę mu brakuje do tego, co wcześniej mieliśmy w reprezentacji. I ten, który nie pojechał na ostatnie mistrzostwa, prawda, świata, czyli Tomek Kędziora, nominalnie prawy, ale u mnie grający lewe skrzydło, jest obecnie w klubie Norwich i bardzo dobrze spisywał się wcześniej. Teraz mam nadzieję, dalej będzie reprezentował poziom i przede wszystkim dawał przykład młodszym zawodnikom. Do jako środkowego niestety nie wziąłem Pazdana. Ktoś może mi zarzucić, bardzo dobry obrońca. Niestety według mnie ostatnio Pazdan troszkę się popsuł. Teraz zaryzykowałem, a może raczej nie zaryzykowałem. W obronie mamy Rafała Janickiego, który debiut też ma za mojej kadencji, ale bardzo solidnie obecnie gra w lidze. 7-14 nota, więc czemu mam nie powołać dobrze grającego zawodnika? Dodatkowo na kontuzji wypadł mi Dawidowicz, który chyba gra też w Norwich, jeżeli dobrze pamiętam. Zamiast niego został powołany Ernest Dzięcioł, czyli obrońca i pomocnik zarazem. W Mistrzostwach Świata spisał się bardzo dobrze. W ostatnich meczach eliminacji towarzyskich też grał, więc jest to sprawdzony reprezentant, mimo tego, że 20-letni. Zobaczcie, ma 6 meczów już zagranych, więc jak na tak młodego zawodnika to bardzo dobry dorobek. I jeszcze jedna osoba, o której nie powiedziałem, czyli... Moi drodzy, moment, znajdę go, a może go nie wziąłem. Jest Christian Bielik, moi drodzy, 20 lat, mega statystyki, wypożyczony z Arsenal. A gdzie go wypożyczyli? Wypożyczyli go, już momencik, zobaczmy historię, do Red Bull Salzburg. Bardzo dobrze, nie, do Lipska. Gra w Lipsku. No dobrze, ale na pewno będzie grał dobrze, bo to dobry obrońca. To tyle o obrońcach, przejdźmy dalej. Linie pomocy, zacznijmy od pomocników defensywnych. Tutaj może grać Bielik, Dzięcioł, ale także Grzechu Krychowiak. 52 mecze w reprezentacji, dwie bramki. Były problemy z Grzesiem za zbyt dużą ilość fauli i czerwonych kartek, ale mistrzostwa zagrał perfekcyjnie, więc mam do niego pełne zaufanie. Do tego Karol Linety, jako taki rozgrywający bądź cofnięty obrońca, więc cofnięty defensywny pomocnik. Więc jest czym się bronić. Dodatkowo mam też czym rozgrywać, bo jest Piotrek Zieliński jako pomocnik, środkowy pomocnik rozgrywający, bardzo dobry zawodnik. 24 lata, dalej Udinese i dziwi mnie to, że dalej Udinese, bo 40 meczów w reprezentacji w takim wieku stanowczo powinno spowodować, że powinien wylądować już w klubie, który regularnie gra w Lidze Mistrzów, na przykład w Europie. Do tego Maciek Gajos, tylko dwa mecze w reprezentacji, ale chciałem zaryzykować z Maćkiem Gajosem, bo ostatnio Bartek Kapust w ogóle nie gra, który był wcześniej w reprezentacji, teraz wraca właśnie Maciek. Tak samo wyleciał Klich na potrzeby Piotrka Kurbiela, którego chcę bardzo dobrze sprawdzić. To młody reprezentant, będzie debiutował najprawdopodobniej w któryś z dwóch meczy i co najważniejsze, liczę na to, że się spisze. Jest obecnie już królem strzelców ekstraklasy i ma już za sobą naprawdę boiskowe dobre przeżycia, jak na 22 lata. Więc trzymajcie kciuki za Piotrka, bo oprócz niego w pomocy albo w ataku, można powiedzieć, będziemy mieli skrzydłowych. A tutaj elita polskiej piłki nożnej tego pokolenia 2018-2016, tak można nazwać. Jakub Błaszczykowski, moi drodzy, 105 meczy w reprezentacji, 22 bramki i bardzo duży wkład w samą historię piłki nożnej, bo naprawdę Kuba zrobił dużo. Na ostatnich mistrzostwach, gdyby nie Kuba, nie byłoby chyba dwóch zwycięstw. Naprawdę rewelacja. Do tego jego konkurent na lewym skrzydle, Maciej Rybus, moi drodzy, 29 lat, klub Fiorentina u mnie. Lewa strona to jest jego strona nominalna i to on na niej gra. Jako rezerwowy tutaj może grać Kamil Grosicki, czyli popularny Grosik. 59 meczów, zaraz jubileusz i też idealnie się spisuje. Jest mniej ofensywny, strzela mniej bramek, ale co najważniejsze, jest pomocnikiem i idealnym jokerem po to, żeby zmienić któregoś z tych dwóch chłopaków. W ewentualnej zmianie może też pomóc Maciek Gajos bądź któryś z skrzydłowych obrońców. Właśnie dzięki temu reprezentacja jest naprawdę uniwersalna. I teraz przejdźmy do ataku.
I co do napastników, moi drodzy, to Robert Lewandowski jako pierwsze skrzypce w mojej reprezentacji, 30 lat, 101 meczy, 51 bramek, no cóż chcieć więcej, piękna kariera i już 2 mecze w Bayernie i 2 bramki strzelone, nic tylko wybierać. Przypomnę, że nie pojechał na Euro 2016 u mnie, dlatego że miał kontuzję. Wtedy pierwsze skrzypce grał Teodorczyk i Milik, gdzie potem Teodorczyk wypadł na kontuzji i musiałem grać Sobiechem. Przyznaję, nie poszło źle, ale wolałbym, żeby był wtedy Robert. Był Teodorczyk, ale Teodorczyk na Mistrzostwach Świata w tym roku, znaczy w 2018, wypadł mi. I mam nadzieję, że teraz zacznie znowu strzelać, bo Łukasz jest konkretnym napastnikiem, idealnie wpasowującym się w mój skład i moją wizję reprezentacji. Do tego Arkadiusz Milik, też już młoda legenda, 24 lata, 54 mecze, 23 bramki. Arek, oby tak dalej, obstawiam, że za 5 lat, kiedy nie będzie już Roberta, to ty będziesz liderem reprezentacji i zamiast tutaj 50, będzie setka albo nawet i lepiej. Zobaczcie dalej, jest jeszcze Piotr Kurbiel, czyli dzisiejszy debiutant, 22 lata, 0 meczy w reprezentacji, 7 meczy w młodzieżówce, 8 bramek, więc jest na co postawić. No więc trzymajcie za Piotrka kciuki, bo najprawdopodobniej dam mu szansę. Teraz zapraszam Was na rozmowę przedmeczową i wybór szybki składu i potem przejdźmy już do meczu Dania-Polska. Tak jest. Pierwszy, gramy na wyjeździe. Okej, moi drodzy, jesteśmy już przy rozmowie motywacyjnej reprezentacji Polski i teraz co najważniejsze, powiem mi tutaj dwa słowa. Na spokojnie przede wszystkim. Oczekuję od Was zwycięstwa, sądzę, że nie będzie. Pokażcie mi, co potraficie. To może zmotywować. Nie bardzo. Grosik ma bardzo niskie, może spróbujmy go tutaj natchnąć jakoś. Wierzę w Twoje umiejętności, czas je zademonstrować. Nic to nie dało. Mamy młodziutką obronę, więc musimy uważać. Znaczy Olkowski z Glikiem to nie taka młodziutka obrona. Powinno być dobrze według mnie. Jeszcze tylko pokażę Wam, jak grają Duńczycy. W ten sposób, jak widzicie, Drumzy, Christiansen, Kier i Was, czyli solidna obrona. Na bramce Kasper Schmeichel, a my mamy z przodu Eriksena, Corneliusa i Paulsena, gdzie musimy uważać najbardziej na Eriksena. Bardzo dobry zawodnik, bardzo dobrze podaje, bardzo dobrze wykonuje stałe fragmenty gry. Do tego Hjorberg, Andersen i Christiansen. A my gramy składem Milik, Lewandowski z przodu, Grosik, Krychowiak, Zieliński i Błaszczykowski to pomocnicy, Kędziora z Olkowskim skrzydła obrony, a na środku Krystian Bielik i Kamil Glik. Na bramce Wojtek Szczęsny. Rozpocznijmy to spotkanie i miejmy nadzieję w piękny sposób od razu zdominujmy pole gry, czy zgrajmy na starcie wolno. Sądzę, że tak, bo wolniejsza piłka gry, podania na wolne pole mogą nam dać przerzucenie, to po pierwsze, a po drugie zaraz zmienimy Roberta Lewandowskiego, po to, aby zmieniał się nam też z Arkiem Milikiem. I takie taktyczne, można powiedzieć, dwa słowa dla naszych zawodników i piłkarz, i moi drodzy, ciągła rotacja z Arkiem Milikiem i dodatkowo możemy włączyć na początku ciągłą rotację, zobaczmy, czy to się sprawdzi, sądzę, że tak. Błaszczykowskiego z Grosickim, obaj nominalnie po prawej pomocnicy, więc prawa strona będzie zawsze dobrze obsadzona, ale zawsze będzie to też zaskakiwało naszych przeciwników. Kędziora, Lewandowski do Grosickiego, walczy dzisiaj Grosik, jego 60 metr reprezentacji i widzę tutaj stara się, ale rozegrali skutecznie piłkę po kontrze. Właśnie mamy problem, bo bardzo skutecznie ją rozegrali. Corneliusz udowadnia, że Polacy grają jak na razie najgorzej w tym meczu, bo jest 1-0. Czwarta minuta gry, Eriksen, czysta piłeczka, pięknie do Corneliusa, który nie był pilnowany przez żadnego z naszych obrońców, a ustawiałem strefowe krycie. I no mamy problem, bo teraz nie będziemy grali już piłki wolnej, na pewno nie pozwolimy sobie na to, na pewno też nie podania. Spróbujmy grać z utrzymaniem, po to, aby każdą piłkę kontrolować, bo Duńczycy będą chcieli za chwilę podwyższyć. Piąta minuta, nie rozgrywamy żadnej sensownej akcji. No i przyda się jakieś asertywne, żarliwe słowa do nich. Panowie, zacznijcie kombinować, no bo to jest jakaś porażka w tym momencie. To, co wygracie. Dziewiąta minuta, a nie widzę tutaj żadnej ambitnej gry naszej reprezentacji. O, piękna interwencja Glika, wyłożył piłkę Paulsenowi. Paulsen i Szczęsny tylko i wyłącznie minimalnie ratuje naszych reprezentantów przed 2-0. Drumzy, Christiansen i blisko było, aby znowu Duńczycy objęli prowadzenie. No dajecie, panowie. Jak na razie zerowa gra. Pierwszy strzał w ogóle Duńczyków w tym meczu. Wchodzi perfekcyjnie, a my jak na razie nie dajemy sobie rady. Grosicki na spokojnie, rozgrywa piłkę bez większego tempa, ale to troszkę źle, bo trzeba to przyspieszyć. Milik,
ładnie z Lewandowskim, popatrzył do Błaszczykowskiego, ten wychodzi, że szedł na sam, jeszcze kontynuuje akcję, Christiansen czyściutko zabiera piłkę Baszczowi, no i spróbujmy. Jest, coś się może ruszyło. Żarliwie, panowie, żarliwie. Zachęcamy, zachęcamy do tego, abyście grali jak najlepszą piłkę. I Glik dostaje żółtą kartę. Niedobrze. Zobaczmy. Błaszczykowski szedł wolny, ale daleko od bramki, daleko od tego, co chcielibyśmy zobaczyć. I jeszcze mamy rzut wolny. Jakby to trochę zachęcenie było lepsze. Rozczarowany Grosicki. Nie masz się co rozczarowywać. Tutaj trzeba grać i to skutecznie. Pas. Kędziora. Jest. Kędziora odebrał tą piłkę. Bardzo ładnie. Do Lewandowskiego. To długa piłka do Milika. Milik, który ma być wszędzie. Tak jest. Był z przodu. Gra piłka z Lewandowskim. Z Waszykowskim. Szkoda. Szkoda. Bardzo ładne dośrodkowanie. Naszych było tam dwóch w polu karnym. Ale rozpoczną Duńczycy gdzieś od lewego skrzydła. Przerzucenie piłki na środek. Przejął ją Bielik, potem przerzucenie znowu do przodu, jest Lewandowski, skraj pola karnego, Robert i Lili. Wychodzimy znowu do sytuacji startowej, Lewandowski z Milikiem. Piękna, piękna po prostu piłeczka i my nie będziemy się tutaj cackać od razu. Zobaczmy jeszcze. Lewandowski ściągnął jednego obrońcę na siebie, a Milik idealnie po prostu wpasował się w tą akcję. Dobrze, panowie, gramy tak, żeby wygrać ten mecz i ewidentnie wezmę, zmienię, moi drodzy, jeszcze piłkarz, niech już Błaszczykowski się nie zmienia z Grosickim, niech grają to standardowe ustawienie i liczmy na to, że teraz rozmowa motywacyjna, panowie, na spokojnie. No co, no dalej, zachęcam was, na spokojnie, no właśnie, te emocje są tutaj najważniejsze. Teraz Olkowski rozgrywa piłkę z Lewandowskim, może się Duńczycy pogubią dzięki temu. Olkowski, skrzydło, bez faulu, jeszcze masz szansę, ale rozpoczną Duńczycy. Od razu długa piłka i goni do niej Kamil Glik. Na spokojnie, mam nadzieję, rozegra tą piłkę, nie straci tu nic. Na środek, ale błąd i prawie błąd. Ależ tu się dzieje, ależ emocje w tym meczu. No, spróbujmy. Paulsen ciągle urywa nam się. Możemy go szczelniej przypilnować. Tak mi się wydaje, że możemy zamienić krycie wśród przeciwników, dlatego że... Ale jest kryty na ścisło, więc no to, że nad nim nie nadążają, być może to, że jest kryty ścisło, będzie problemem. Weźmy, zamieńmy w ten sposób. Może chłopaki uspokoją się wtedy, bo rzeczywiście Paulsen urwał się już dwukrotnie naszym. I jest Bielik, ładnie. Doszczęsne, na spokojnie, panowie. Jeszcze zobaczmy, jak my tutaj gramy. Na spokojnie utrzymanie piłki. Tak, ale nie rozgrywajmy piłki po ziemi. Starajmy się opuścić ją jakoś może na skrzydła. Jest Kędziora. Jest z Grosickim, rozgrywają tą piłeczkę. Ładnie do Zielińskiego, przerzuca Zieliński do Błaszczykowskiego. Ładnie odciążyło to tamtą stronę, mogą się tam ustawić. Olkowski do Zielińskiego i oj, przepraszam, do... Ładnie. Przepraszam, chaotyczny komentarz, ale dobra, ruszyło to. Zieliński, Milik, poczeka. Do Olkowskiego. Na spokojnie, panowie, na spokojnie. Jest Lewandowski, za plecy Milikowi strzał. Już pod poprzeczkę. Miało wejść, miało to wejść. Niestety nie wlazło. Szczęsny gra z Olkowskim na prawą stronę. Jak na razie prawa strona gra dzisiaj perfekcyjnie. Błaszczykowski dużo biega. Milik pomógł rozgrywać, puścił piłkę na przekątną do Lewandowskiego. Lewandowski czy znowu do środkowego? Nie, krócej z Błaszczem. Zieliński strzał i mamy wywalczony rzut rożny. My mamy w reprezentacji też dobrych podających. Błaszczykowski może tam Glik? Nie, Andersen. Ale chyba nasi obrońcy to wywalczą. Grosicki bardzo dobrze rozegrał to z Krychowiakiem. Podanie do Kędziory, Kędziora i mamy teraz tak, Kędziora podaje do Grosickiego z autu po przeciwnej stronie, Krychowiak i jeszcze raz Kędziora łapie, ale Eriksen odbiera tą piłkę, podanie do Corneliusa, Paulsen, długa piłka, Højbjerg, idą Duńczycy z kontrą, Højbjerg i szczęsny na szczęście, no ryzykujemy taką grą, Duńczykom idealnie pasuje taka sytuacja grania z kontry. 1-1 na nas, na drugą reprezentację na świecie i szczęśliwie poprzeczka.
Ostry, bardzo dobry mecz, ciekawe widowisko, naprawdę dla wszystkich znawców futbolu. Są bramki, są emocje, są kontry, są akcje. Przydało mi się chyba troszkę spowolnić tą grę. Was. Pędziora, nie, odebrał mu. No szkoda, że Pędziora nie próbuje tam agresywniejszy wejść. I ładnie jest, Grosicki jednak załatał tę sytuację. Długa piłka do Bilika. Bilik, masz na środku Lewandowskiego, podaj mu. A, już kryty do Krychowiaka, ale Krychowiak nie wywalczy jej. I ruszają znowu biegiem Duńczycy. Cornelius, ileż ci napastnicy mają swobody. Hojberg, rzutka i szczęsny słupek. I Glik wybija. Ale rzucili się na nas taktycznie. Moi drodzy, ja nie zamierzam tutaj na nic czekać. Podania na wolne pole, utrzymanie piłki. Nie, przepraszam, wyłączamy utrzymanie. Włączmy tylko rozegranie i długa piłka po to, aby jakąś akcję rozegrać na spokojnie. Zwolnijmy ten pogryw, chociaż na te ostatnie minuty, bo rzucili się na nas Duńczycy po prostu jak szaleni. Eriksen, ale on sam meczu nie wygra. No i co najważniejsze, chyba do szatni schodzimy z remisem 1-1 po pięknej bramce Artemusza Milika i akcji Lewandowskiego. No i przede wszystkim bardzo, można powiedzieć, strasznym początku. Reprymenda już od razu na starcie. Ja tak powiem wam, że powiem im asertywnie, że jak na razie rozczarowany jestem tym, co zagrali. Wszyscy się podbudowali i to jest od razu super rzecz, którą zrobiłem. Bo jeszcze powinienem temu Zielińskiemu powiedzieć, że rewelacji nie ma i ten mecz jest do wygrania. Rozpocznijmy tą drugą połowę i miejmy nadzieję, że to, co im powiedziałem, zmieni po prostu oblicze tego meczu. Taktycznie grajmy normalne tempo, starajmy się nie utrzymać piłki na siłę. No i masz Czekowski. I próbuj tam prawym skrzydłem. Drumski, pał. Grajmy to ze stałego fragmentu gry. Na pewno naszym zależy. Na pewno chcieliby to wygrać. Błaszczykowski, wrzutka, Hojberg, Cornelius, Eriksen i teraz grają dobrze obrońcy. Bielik wyskoczył przed tą piłkę. Jeszcze biegnie do niej Lewandowski. Dwóch naszych zawodników do podania. Oj. Nie tak jak trzeba. Wreszcie, ładnie. Krótka gra piłką. Przerzucenie. Olkowski, wrzucaj Olkowski. Nie ma tam nikogo. Zieliński, próbuj. Jak na razie kryty jesteś perfekcyjnie. Zieliński, nie dają ci tutaj pola do popisu. Szansa, nie udało się. Zieliński do Krychowiaka. Krótka piłka, Bilik, szansa, ale Schmeichel chyba palcami ją tam wygarnął. No może nie palcami, ale na pewno bardzo skutecznie. I pomimo Duńczycy szykują zmianę, Andersen wejdzie za Andersena wejdzie Jens Johansson, moi drodzy, a my na spokojnie dołożymy sobie to utrzymanie piłki, tak aby ta piłka w jakiś sposób była rozegrana. 47 minuta, czyli Duńczycy bardzo szybko szykują zmianę. Najprawdopodobniej ktoś u nich jest przemęczony, a Johnson to środkowy pomocnik grający defensywnie bardzo, więc nie będzie potrzebne na niego żadne specjalne krycie. Andersen to był ten, który był teoretycznie u nich najszybszy. Więc zróbmy teraz tak, tutaj włączmy zawsze, tutaj krycie zdejmijmy, a krycie włączmy na Christiansena, bo to raczej on teraz będzie, odwrotnie, zawsze rozgrywał piłkę. Gramy, moi drodzy, gramy i to skuteczną piłkę. Rumsi, staraliśmy się kontrolować, ale widzicie, już Duńczycy wykorzystują tą długą piłkę na odchodzącego Polsena i szczęsny dzisiaj jest w kapitalnej formie. Jak na razie ratuje nam Grudzko chyba drugi albo trzeci raz. Nie wiem, czy nie robię też jednego błędu, ale tak, na pewno mogę sobie cofnąć obronę, a grać bez utrzymania piłki, starać rozegrać się po ziemi. Może to cofnięcie po prostu spowoduje, że mniej tych rajdów będziemy dostawiali. Coś Bielik utykał, czy mi się wydawało. Jak na razie nie widzę żadnego komunikatu. Drumsi jego dośrodkowania, no zachęćmy może panowie. No Milik, sam tego meczu nie wygrasz, chociaż Błaszczykowski, Milik, ależ bramka, dobra, Milik, co pan to, piękne podanie, pięknie zrobił to Błaszczykowski i po prostu nagle prowadzimy 2-1. Pięknie dostał to Milik piłkę, wrzucił do Błaszczykowskiego, obrońca pomylił się, a Błaszczykowski dokończył to, co trzeba i teraz gramy na spokojnie. Teraz, moi drodzy, będziemy się nie śpieszyli, czyli taka piłeczka i podania na wolne pole z tyłu po to, aby przez jakiś czas kontrolować ten mecz. Jak na razie bardzo ładnie
grają na obaj napastnicy. Milik, asysta i bramka, kandydat na zawodnika meczu. Brosicki do Kędziory, Krychowiak do Błaszczykowskiego, Lewandowski obok Szmejkela, a raczej Szmejkel przenosi ją nad bramką. Błaszczykowski, wrzutka na środek, jest tam Milik, niecelnie. Zaczęła się chyba polska orkiestra, obudzili się nasi, tak jest, na spokojnie. Panowie, zachęcam Was do jeszcze lepszej gry. Trochę się to obudziło, Kamil Glik troszkę kontuzjowany, ojoj. Nie możemy sobie pozwolić na to, żeby lider obrony był kontuzjowany. Mamy Ernesta Dzięcioła i mamy Rafała Janickiego. Obstawiam, że Janicki spisze się troszeczkę lepiej, tylko że na pozycji właśnie grającego piłkę będzie grał Bielik. Janicki, spokojnie. Nie mam w tej chwili nic do powiedzenia. Wiesz, co masz robić, to jest najważniejsze. Rumsi któryś raz z rzędu faluje Błaszczykowskiego i raczej za tą sytuację w tym momencie obejrzy żółtą kartkę. Nie. Upomnienie, ale od razu Rumsi został zmieniony. No i my spójrzmy za kogo. Wszedł za niego Knudsen, czyli też znowu dobry zawodnik. Przykryjmy jego słabszą nogę. I mamy też tego Jonsona grającego i też nie zapominajmy, że jest Nikolaj Jorgensen, zawodnik bardzo szybki, bardzo sprawny. Z przodu nam został Cornelius, a Jorgensen przydałoby się, żeby był chociaż pressingowany, żeby tych sytuacji nie było jakichś niebezpiecznych, bo Duńczycy na pewno będą chcieli rozegrać to w swoim stylu, czyli szybka piłka gdzieś ze skrzydła obrony, gdzieś ze skrzydła może nawet pomocy i ładnie Janicki, kratka wybijana ta piłka była i szczęsny z wielkim trudem wybija tą piłkę rzucając się. Miejmy nadzieję, Janicki będzie bardzo silną oporą tej drużyny. 65 minuta, to nie jest Kamil Glik, jasne, ale to jest zawsze solidny obrońca, wybija i ruszają nasi Knudsen. Niestety Duńczycy padą w dół i Knudsen, lewy obrońca, to pierwsza jego bramka, strzela nam i mamy naprawdę bardzo dobre spotkanie z Duńczykami, ale musimy jeszcze się dużo postarać, bo może się to różnie skończyć. Nie dali rady, zasłonięty był Kędziora, obok niego przeleciała ta piłka, ale rzeczywiście nie mam żadnych pretensji. Strzał bardzo dobry, no cóż powiedzieć, niżej, nieco głębiej, podania na wolne pole zostały wyłączone, wracamy do średniej gry, no i przede wszystkim zostajemy z tym cofniętą linią obrony po to, aby rozgrywać, no i może nasi ruszą troszkę do natarcia. Christiansen do Jorgensena, podanie do Corneliusa, Cornelius rozgrywa piłkę z Eriksenem, tutaj do Christiansena, strzał, no i nasi widać, skoro jest cofnięta linia obrony, to Duńczycy rozpoczęli strzelanie z daleka, do Olkowskiego, poczekajmy chwileczkę, Bielik też przemęczony, mamy jeszcze jedną zmianę obronną, ale wydaje mi się, że przydałby się bardziej środkowy obrońca, Eriksen, Neuberg, Eriksen, no i to będzie ciężka końcówka, widzę. Eriksen, panowie, tu trzeba Was podbudować, widzę. Asertywnie skupcie się na tym, aby grać swoją piłkę. Zieliński, no, czekam na akcję jakoś środkowych pomocników. Piękna piłka do Lewandowskiego. Cudna kontra. Jest Błaszczykowski. Piękny meczek na razie wykonany Błaszczykowskiego i w ogóle całego duetu Błaszczykowski, Lewandowski i jeszcze Milik do tego przecież bramkę wsadził. Zieliński, pięknie. Milik, strzel któryś. Nie, Christiansen odbija tą piłkę. I piłka wypada w 74 minucie na aut, a my ewidentnie musimy, no nie wiem, czy Bielika utrzymać. 7-5, gra bardzo solidnie, chyba pora na zmianę środkowego pomocnika. Daniel Was dostał żółtą kartkę, a my przejdźmy do naszych zmian. Moi drodzy, nie wiem czy Zieliński, nie wiem czy Krychowiak. Krychowiak jest bardzo dobrą oporą, jak na razie podporą drużyny, a ja obstawiam, że Karol Linety będzie sprawdzał się tutaj na środku i to jest moja zmiana jak na razie. Poczekajmy, być może żarliwie, na spokojnie, wierzę w Twoje umiejętności, zagraj solidnie Linety, żółta kartka dla Wasa, tak jest, Kędziora do Zielińskiego, który zaraz zejdzie, jest Grosicki przy piłce, dośrodkowanie, Niko to nie był, jest Błaszczykowski, główka, pierwszy mija, ale skrzydło jest wolne, jest jeszcze Orkowski, jest jeszcze nasza sytuacja, Orkowski wbiega w pole, no i wywalczyliśmy aut tam na granicy Rożnego, 74.
Minuta 76, już przepraszam, Olkowski do Błaszczykowskiego, rzutka, Lider, tutaj właśnie jego pierwszy kontakt z piłką, Błaszczykowski, Lewandowski, odebrana piłka Lewandowskiemu, nie, jest Kruchowiak, jest Grosicki, jest bramka, 3-2, Kamil Grosicki w 60. meczu strzela bramkę, ależ kapitalnie to zrobił Grosik. Jakież to było ładne. Lewandowski wyłuskał tą piłkę, podał do Krychowiaka i podanie do Grosickiego i strzał z pierwszej lecącej piłki. Jest. Prowadzimy 3-2 na obcym terenie z Duńczykami. Moi drodzy, kapitalne spotkanie. No i muszę się chwileczkę zastanowić na spokojnie, co tu zrobić. Grychowiak jest przemęczony. Pięknie gra też Bielik. No i mam dylemat, bo mogę zmienić Krychowiaka, ale stracę wtedy solidnego defensywnego pomocnika, więc poczekam na razie. Najważniejsze będą polecenia. Zwalniamy tempo gry, nie rozgrywamy jej przez chwilę po ziemi i poczekamy na to, co się wydarzy, bo to nas najbardziej interesuje. Pani rozpoczyna. Tak jest, Krychowiak do Lewandowskiego i jedziemy. Próba Knudsen. Długa piłka, pięknie. Jeszcze zaraz jakieś dwa słowa moim chłopakom. Na spokojnie, skupcie się przecież na tym. To jest do wygrania, to jest do uciągnięcia. Jorgensen, szczęsny. Już więcej bramek Wojtek nie puszczaj w tym meczu. Dania zmienia styl gry, jestem pewny. Więcej opcji do ataku, będą grali pewnie bardziej skrzydłowo, a my na sam koniec poczekajmy. No grajmy jeszcze, no zastosujemy chyba zmianę taktyczną. Rozmowa motywacyjna, tak, panowie, na spokojnie, nie więcej zaangażowania, tylko w tym momencie zachęcę was do tego, abyście grali sobie na spokojnie tę piłkę. Knudsen, te piłki bardzo różne, tu Lewandowski kontra, 1-1, Lewandowski kontra, jeden obrońca, poczeka, nie, idzie, pole karne, podaje do Linettego, Linetty, Krychowiak, 4-2, Polska, Dania, piękna kontra. Wypracował linię Krychowiak. Dobrze, że go nie zmieniłem. Mamy zwycięstwo jak w banku. Takie kontry, tak się gra z Polską. Moi drodzy, zobaczcie. Pięknie, linię do Krychowiaka. Lewandowski ściągnął obrońców, a my w cudownym stylu wygrywamy 2-4 z Duńczykami, gdzie naprawdę było to piękne widowisko. A 6 bramek zobaczyliście, ale to jeszcze nie koniec. Jeszcze gramy, jeszcze mam tą jedną zmianę. Wykorzystam ją na pewno, być może wejdzie zaraz ten, który miał debiutować, jeszcze Lewandowski. Bardzo ładnie. Błaszczykowski, wrzutka i Janicki. Pięknie by to było, 5-2. No co za mecz naszych reprezentantów. Widać, że starają się. Możemy teraz zastosować tą zmianę. Moi drodzy, zamiast Arka Milika wejdzie Piotrek Kurbiel, który, no w sumie nie, cofnijmy tą zmianę, który jest lepszy kondycyjnie, zamiast Roberta Lewandowskiego wejdzie Piotrek Kurbiel, a chyba tutaj musimy wystawić wysuniętego napastnika z przodu, dlatego, że Kurbiel jest właśnie lepszy w tej, a oni się zmieniają. Nie mam nic do powiedzenia. Tak jest. Jakub Błaszczykowski przejmie opaskę. 89, 90. Piotrek Kurbiel wchodzi. Pierwsze spotkanie jego, co najmniej 2 minuty i nic nie zrobi raczej. Jeszcze szansa nasza. Nie, szansa Duńczyków. Nie, koniec meczu. Piękny, cudowny mecz Polaków na rozpoczęcie Ligi Narodów. Wygrywamy. No cóż, no na spokojnie, panowie. Bardzo dobry mecz. Kilka błędów było, ale do Dania, reprezentacja, z którą graliśmy, to bardzo dobra drużyna. Zawodnikiem meczu zostaje Grzegorz Krychowiak. Moi drodzy, czysty mecz. 6 pięknych główek, 9 przechwytów, 6 odbiorów i przede wszystkim ocena 9-0. Arek Milik strzela brameczkę i możemy być usatysfakcjonowani z rozpoczęcia właśnie tych rozgrywek. Wyjdźmy z meczu. No cóż by chcieć więcej. Piękne spotkanie, moi drodzy. Jeszcze podsumowanie, tak jak widzicie. Rozpoczęliśmy. Moi drodzy, Cornelius strzelił nam w 5 minucie bramkę, potem, jak dobrze pamiętacie, Milik wyrównał w 29, następnie Błaszczykowski na 2-1, a potem Knudsen w 66 minucie sprowadził nas na ziemię 2-2, ale pięknie strzelił bramkę Grosicki, a potem Krychowiak. Tak też 4 strzelców, każdy inny reprezentacji. Brawa dla Kamila Grosickiego za bramkę w 60 meczu, to na pewno buduje takiego reprezentanta, a graczem meczu nasz Grzegorz Krychowiak, który u mnie zerknę
sobie, gra dalej w Sewilli, 23 miliony warte i co najważniejsze, w Sewilli gra bardzo solidnie i stabilnie. No dobra, moi drodzy, wielkie dzięki za oglądanie tego meczu, mam nadzieję, że się podobało i bądźcie pewni tego, że następne mecze reprezentacji Polski pojawią się u mnie na kanale. Żegnam się z Wami, z tej strony nagrywał Uber Strike, a to kanał od gracza dla graczy. Na razie, hej!